Dzień dobry. Sławomir Koper to jest moja najnowsza książka, Polscy szpiedzy. Powstała na bazie scenariuszy do serialu dla Canal Plus Discovery. Myślę, że postacie szpiegów, których przedstawiłem, będą dla Państwa dużym zaskoczeniem, bo jak zwykle byłem sobą, to znaczy nie interesowała mnie tylko szpiegowska robota, ale także ich życie prywatne. Myślę, że Państwo nie będą zawiedzeni. Pozdrawiam. Myślę, że jako pierwsza książka będę przetłumaczona na język obcy dla kosmitów, polscy szpiedzy oczywiście. Dzięki temu będziemy mieli po prostu wszystko. Wielkie namiętności, wielkie pieniądze, piękne kobiety, a co najważniejsze, naprawdę ciekawe, barwne życie. Cóż, mam wrażenie, że przede wszystkim każdy bez wyjątku powinien sięgać po książki, które mówią o życiu naszych poprzedników, czyli o historii. Bo jeżeli nie zrozumiemy historii, to nie zrozumiemy nigdy tego, co się działo i nie zrozumiemy codzienności. Myślę, że wiele jest książek, których nie powinniśmy absolutnie czytać. Ja niestety sporo takich książek muszę czytać, gdy są mi potrzebne zawodowo do pisania. No ale nie będę mówił ani autorów, ani wydawców. Jeżeli nie będziemy czytać, to cóż jest warte nasze życie? Ja sobie nie wyobrażam życia bez czytania. Chociaż, jak mówię, czytam głównie zawodowo, no ale zawsze te pół godziny przed snem czytam tylko i wyłącznie dla przyjemności. I to jest chyba najprzyjemniejsza chwila dnia. Wbrew pozorom mam wrażenie, że kanon lektur, których ja w czasach ogólniaka czytałem, nie był wcale taki zły. Natomiast na temat obecnego kanonu nie chcę się wypowiadać, bo nie rozmawiamy o polityce z natury. Na zakończenie pozdrawiam moich czytelników, moich fanów, podobno tacy są. Natomiast jesienią ukażą Ci się trzy moje książki. No i cóż, zapraszam.